Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witam na kanale. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić historię seryjnego zabójcy, który od niedawna jest oficjalnym numerem jeden pod względem liczby ofiar, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, że jeśli nie tylko słuchacie, ale także oglądacie to na YouTubie, to będziecie mieli możliwość zapoznać się z licznymi materiałami wizualnymi, do czego Was gorąco zachęcam. Zapraszam. Tego października 1982 roku na cmentarzu w mieście Pascagoula w stanie Mississippi zostało znalezione ciało w trakcie głębokiego rozkładu. Należało ono do zaginionej prawie miesiąc wcześniej Melindy Lepree. Kobieta była utalentowana muzycznie, potrafiła zagrać melodię ze słuchu. Po skończeniu koledżu zamieszkała z chłopakiem i zaczęła trudnić się najstarszym zawodem świata. To jej chłopak zgłosił zaginięcie 17 września. Początkowo policja nie wzięła na poważnie tego zgłoszenia. Podejrzewała, że mężczyzna pełnił rolę jej Alfonsa. Uznano, że Melinda zapewne uciekła od niego i się gdzieś ukrywa. Miała 22 lata i tym samym mogła zniknąć, nie informując nikogo o swoich planach. Odkrycie z początku października zmieniło postrzeganie tej sytuacji. Niestety, po tak długim czasie zwłoki były w złym stanie, brakowało dowodów, które mogłyby wskazać choćby na przyczynę śmierci kobiety. Nie był znany sprawca czy motyw. Wiadomo było tylko, że doszło do zbrodni. Śledczy skierowali się w miejsce, gdzie Melinda oferowała swoje usługi. Udało im się nawet porozmawiać z jej koleżankami. Działające w okolicy prostytutki powiedziały, że Melinda w wieczór swojego zaginięcia, to jest 15 września, dowcipkowała z czarnoskórym mężczyzną mającym rudawo-brązowe włosy. Zgodnie z ich relacjami, razem z nim udała się do jego samochodu. Pozyskano stosunkowo dobry opis wozu. Był nim poobijany brązowy pojazd typu kombi z drewnianymi bokami zarejestrowany w Alabamie. Przekazano te informacje do jednostek w okolicy. 24 listopada 1982 roku, to jest kilka tygodni później po odnalezieniu ciała Melindy, 20 mil od tego miejsca, zatrzymano mężczyznę pod zarzutem kradzieży sklepowej. Poruszał się samochodem pasującym do opisu pojazdu, do którego wsiadła Lepree. Funkcjonariusze od razu nabrali podejrzeń wobec aresztowanego, Samuela McDowell. Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał, że być może skorzystał z usług prostytutki miesiąc wcześniej w okolicy Carver Village, gdzie można było spotkać Melindę. Nie pamiętał dokładnie. Przyjrzano się jego historii, która wskazywała na to, że jest włóczęgą i recydywistą. 42-letni w ten czas Samuel miał na koncie kradzieże, włamania, pobicia, jazdę pod wpływem alkoholu, posiadanie niedozwolonych używek, rozboje z bronią, za które trafił do aresztu kilkadziesiąt razy. Dodatkowo w jego kartotece widniały dwa zarzuty o gwałt lub próbę gwałtu z 1971 i 1976 roku. W tym miejscu zatrzymam się i cofnę troszkę w czasie, aby Wam przybliżyć sylwetkę zatrzymanego. Samuel Little, bo tak naprawdę nazywał się mężczyzna, urodził się 7 czerwca 1940 roku w Reynolds w stanie Georgia. Na temat tego, jak wyglądały jego narodziny, pojawiły się różne wiadomości. Według jednej wersji został porzucony gdzieś przy drodze, krótko po porodzie. Inna podaje, że przyszedł na świat, gdy jego matka była w areszcie. Samuel powie, że była prostytutką. Pewny jest, że jego rodzicami byli 16-letnia Bessie Mae Little i 19-letni Paul McDowell. Nazwiskiem ojca Little będzie się później wielokrotnie posługiwał, co przysporzy pewne problemy w łączeniu go z pewnymi zdarzeniami. Niedługo po narodzinach został przekazany swojej babci od strony ojca, zamieszkałej w Lorain w stanie Ohio. Już w wieku 14 lat wysłano go do szkoły poprawczej w Columbus w Ohio za, jak sam później przyzna, kradzież roweru. W ciągu 18 miesięcy, które tam spędził, był zgłoszony 47 razy za wykroczenia dyscyplinarne. Pobyt w tej placówce nie zmienił jego postępowania, wręcz przeciwnie. W tym samym roku, w którym opuścił poprawczak, to jest w 1956, w listopadzie Samuela aresztowano za włamanie w mieście Omaha w stanie Nebraska, ponad 1100 km w linii prostej od miejsca zamieszkania. W 1961 roku zostaje przyłapany na włamanie do sklepu meblowego w Lorain w Ohio. Otrzyma za to 3 lata pozbawienia wolności, którego tak naprawdę do końca nie odsiedzi za dobre sprawowanie.
Przez kolejne lata wielokrotnie był aresztowany za kradzieże, włamania, pobicia, jazdę pod wpływem alkoholu, a także posiadanie niedozwolonych używek. W maju 1971 roku został pozwany za rozbój z bronią w ręku. W trakcie oczekiwania na proces oskarżono go także o próbę gwałtu. Uniewinniono go z pierwszego zarzutu, w przypadku drugiego nie rozpoczęto procesu. We wrześniu 1976 roku w St. Louis w stanie Missouri pobił, poddusił i zgwałcił kobietę. W pewnym momencie ta wyrwała mu się i półnaga pobiegła w środku nocy w kierunku budynków mieszkalnych. Mimo sporego hałasu, który narobiła, początkowo nikt nie chciał jej pomóc. Po zatrzymaniu Samuel został skazany na 3 miesiące pozbawienia wolności. Jeszcze raz. Za włamanie do sklepu meblowego otrzymał 3 lata, a za pobicie i gwałt 3 miesiące. Śledczy, widząc, że mają do czynienia z niebezpiecznym człowiekiem, który w przeszłości uniknął sprawiedliwości, chcieli się upewnić, że Little otrzyma wyrok właściwy za to, o co był podejrzewany. Pojechali do Carver Village i pokazali zdjęcie mężczyzny koleżankom Melindy. Wszystkie potwierdziły, że to ta sama osoba, która zabrała Lepree w wieczór jej zaginięcia. Okazało się, że w innej części stanu Mississippi pewnej kobiecie udało się przeżyć atak napastnika. Kobieta o imieniu Leila zeznała 26 listopada, że tydzień przed świętem Dziękczynienia w 1981 roku Samuel podszedł do niej około 1 w nocy i zapytał, czy nie chce zarobić $50. Siedli do samochodu i mieli udać się do motelu Shamrock w okolicy miasta Corinth. Przejechali koło niego, po czym mężczyzna zatrzymał wóz w jednej z bocznych uliczek i zaczął dusić pasażerkę. Udało jej się wypaść z samochodu. Wtedy miał podjechać na motorze biały chłopak, jak to zostało określone w raporcie, i zapytać, czy wszystko w porządku. Samuel wyjaśnił, że właśnie ma sprzeczkę ze swoją pijaną żoną, na co świadek zdarzenia miał zareagować odjechaniem w swoją stronę. Little wciągnął Leilę z powrotem do pojazdu i ponownie przystąpił do duszenia. Jakimś cudem kobieta wyzwoliła się z objęć i ponownie wypadła z samochodu. Zaczęła biec przed siebie, aż upadła. W tym momencie zauważyła, że oprawca nie ruszył za nią i pozwolił jej uciec. Po wszystkim Leila nie udała się na policję, ponieważ obawiała się, że w związku z wykonywanym zawodem, który był nielegalny, zostanie aresztowana. Wydawało się, że Samuel się nie wywinie z ciążących na nim zarzutów. Śledczy z Pascagouli mieli samochód, świadków i cenne informacje, które wiązały podejrzanego ze zbrodnią. Jego historia także nie wyglądała kolorowo. Prokurator okręgowy nie dopatrzył się jednak wystarczającej liczby dowodów, aby postawić Samuela Little w stan oskarżenia o morderstwo drugiego stopnia. Ponieważ ciało Melindy Lepree zostało znalezione kilka tygodni po dokonanej zbrodni, brakowało śladów wskazujących na udział podejrzanego w zabójstwie. Poza tym kobiety, które zgodziły się wystąpić przeciwko niemu, były prostytutkami. Miały kryminalną przeszłość. Prokuratura nie ufała ich zeznaniom. Departament Policji z Pascagouli postanowił jednak zatrzymać Samuela Little na 6 miesięcy, starając się zdobyć dodatkowe dowody, które pozwoliłyby postawić go przed sądem. W krótkim czasie skontaktowało się z nimi biuro szeryfa z hrabstwa Alachua w stanie Floryda. Okazało się, że Sam pasował do szkicu mężczyzny poszukiwanego w sprawie zabójstwa kobiety w oddalonym o 650 km Gainesville 12 września, 3 dni przed śmiercią Lepree. Nagie ciało zostało znalezione przez 2 farmerów przy polnej drodze. Poza zadrapaniami i siniakami zauważono ślady w okolicach szyi wskazujące na duszenie. Podejrzewano motyw seksualny. Zwłoki były w dobrym stanie. Ustalono, że kobieta musiała umrzeć w przeciągu ostatniej doby. Policja dysponowała zdjęciem z zatrzymania, dzięki któremu rozpoznano ofiarę, tak zwanym mugshot. Okazała się nią być 26-letnia Patricia Ann Mount, lokalna prostytutka. Widziano ją po raz ostatni w wieczór jej śmierci w jednym z barów, gdzie tańczyła z nieznajomym mężczyzną. Razem opuścili lokal, po czym wsiedli do pojazdu typu kombi. Osobnik opisany jako czarnoskóry, krępej budowy, z rudawo-brązowymi włosami, idealnie pasował do przetrzymywanego Samuela Little. Detektyw Greg Weeks i sierżant Kenny Mack udali się do Pascagouli w celu przepytania Sama Little. Ten wyparł się, aby kiedykolwiek miał kontakt z Patricią Mount.
W trakcie przesłuchania był arogancki, śledczy wiedzieli, że mają do czynienia z kimś, kto wielokrotnie był aresztowany i wyraźnie czuł się pewnie w takiej sytuacji. Latem 1983 roku Samuel Little został przetransportowany na Florydę, gdzie miał odpowiedzieć za zabójstwo Patricia Mount. Miejscowe biuro szeryfa dysponowało włosem znalezionym na ubraniu ofiary, który został przebadany i porównany z włosem podejrzanego. To miał być niezbity dowód na to, że oskarżony spotkał się z zamordowaną na krótko przed jej śmiercią. Należy jednak przyznać, że w tamtych czasach jeszcze nie robiono badań DNA. To było po prostu porównanie włosa. Proces rozpoczął się w styczniu 1984 roku i trwał 2 dni. Znaleziony włos nie został uznany jako dostateczne potwierdzenie winy. Samuel zmienił zdanie i potwierdził, że spotkał ofiarę tego wieczoru w barze, gdzie tańczyli. To miało tłumaczyć, jak jego włos znalazł się na jej ubraniu. Zaprzeczył jednak, aby wsiadł z nią do samochodu. Nie przyznał się do zabójstwa. Ponownie nie uznano relacji świadków jako wiarygodne. Po półgodzinnej naradzie ława przysięgłych ogłosiła, że Samuel Little, właściwie Samuel McDowell, bo tak się przedstawiał, jest niewinny zarzucanych mu czynów, wskutek czego opuścił on areszt 2 godziny później. Mężczyzna zniknął, ale niedługo po wyjściu na wolność dał o sobie znać po drugiej stronie kraju. 8 miesięcy później Samuel zaatakował 22-letnią Lori Barros w San Diego. Kobieta nie znajdowała się w najlepszej sytuacji życiowej. Jak sama to nazwała, razem z koleżanką zaczęła coś, co na początku wydawało się zabawą, ale wkrótce okazało się bardzo ryzykownym stylem życia. Lori była prostytutką i 27 września 1984 roku została wepchnięta siłą do samochodu. Z opisu napadniętej wiemy, że sam wiedział, gdzie jedzie. Musiał wcześniej rozpoznać teren i znać miejsca, w które można się udać w wiadomym celu. Po przejechaniu pewnego dystansu drogą żwirową zatrzymał pojazd gdzieś na odludziu. Dzisiaj ta okolica w ogóle nie przypomina tego, czym była kiedyś. Wepchnął on Lori na tylne siedzenie, po czym zaczął ją dusić własnymi rękoma. Kobieta starała się bronić, ale im bardziej próbowała walczyć z napastnikiem, tym mocniej zaciskał on dłonie na jej szyi. Z opisu tej sytuacji ofiary wynika, że sam nie był zainteresowany wykorzystaniem jej w celach seksualnych. Traktował to jako swego rodzaju grę. Doprowadzał ją do nieprzytomności, po czym oczekiwał, aż ta odzyska świadomość, by ponowić atak. Trwało to jakiś czas. W końcu napastnik wypchnął Lori z samochodu, po czym odjechał, prawdopodobnie myśląc, że ona nie żyje. Lori leżała przez, jak sama sądzi, około pół godziny bez ruchu, obawiając się, że on wciąż gdzieś tam jest. W końcu wstała i pobiegła do najbliższej budki z telefonem. Powiadomiła z niej koleżankę o tym, co się jej przydarzyło. Ta podjechała po nią i zabrała ją w bezpieczne miejsce. Lori z początku obwiniała siebie, ale po kilku godzinach za namową tej koleżanki udała się w końcu na policję, podając opis mężczyzny, samochodu, a także miejsca, w którym doszło do ataku. Miesiąc później, 25 października, początkujący policjant Wayne Spies odbywał patrol po przydzielonej mu okolicy. Po zapoznaniu się z relacją Lori i konsultacji ze swoim partnerem postanowili udać się w lokalizację, gdzie doszło do ataku na dziewczynę. Po dojechaniu w ten rejon wyłączyli oświetlenie i wtoczyli się na wzniesienie, aby móc obserwować okoliczne tereny, nie zwracając na siebie uwagi. Chodziło generalnie o to, aby po cichu dostać się w miejsce, z którego wszystko byłoby widać. I kiedy tak się wtaczali, w pewnym momencie znaleźli się na tej górce, czy też na tym wzniesieniu, i zauważyli przed sobą samochód, który pasował do opisu podanego przez Lori. Kiedy się przyjrzeli, wydawało się, że nikogo w nim nie ma. Nie czekając na rozwój wypadków, funkcjonariusze po prostu włączyli przednie światła, a także uruchomili tak zwanego koguta, po czym spostrzegli głowę mężczyzny podnoszącą się z nadtylnego siedzenia. Mężczyzną tym okazał się Samuel Little i wyraźnie znajdował się na kolejnej ofierze. Wyraźnie też był zaskoczony tą sytuacją. Momentalnie wyskoczył z samochodu, spodnie miał opuszczone. Schylił się, aby je wciągnąć na siebie, powoli zbliżając się w kierunku policjantów. Ci powiedzieli mu, aby się zatrzymał i kazali się wytłumaczyć. Samuel podszedł na tyle blisko, że można było zobaczyć na jego szyi liczne podrapania, z których leciała krew. Powiedział, że wdał się w kłótnię z żoną, ale teraz jest już wszystko ok. Dużo mówił, powtarzał się i ewidentnie grał na zwłokę. Policjanci wiedzieli, że mężczyzna robi wszystko, byle się tylko ich pozbyć, wsiąść do samochodu i odjechać.
Kolega Wayne'a zajrzał z latarką na tylne siedzenie, po czym zauważył nagą kobietę. Była nieprzytomna, miała rany wokół twarzy, ślady pobicia i duszenia. Wydawało mu się, że nie żyje. Samuel został pochwycony i umiejscowiony w radiowozie. Jeden z funkcjonariuszy posadził poszkodowaną na fotelu, po czym zauważył, że ta zaczyna się krztusić własną krwią. To był dobry znak, bo oznaczało, że ona żyje. Na miejsce oczywiście została wezwana karetka pogotowia, która udzieliła profesjonalnej pomocy rannej. Natomiast Samuel Little został przewieziony także do szpitala, ale w zupełnie innym celu. Pobrano od niego krew, aby pozyskać cenny materiał do badań. W późniejszym czasie to się okaże bardzo pomocne. Little miał zostać oskarżony o 2 próby morderstwa. Prokurator Gary Rampo przed rozprawą w sądzie przejrzał papiery z historią, nazwijmy to, dokonań aresztowanego. Później wspomniał, że lista zajmowała około 5, a może nawet i 6 stron. Szybko zwrócił uwagę, że w tym samym roku Samuel został uniewinniony z 2 morderstw z 1982. Skontaktował się z biurem szeryfa hrabstwa Alachua i udało mu się porozmawiać z jednym ze śledczych, którzy zajmowali się sprawą Patricia Mount. W trakcie wymiany spostrzeżeń detektyw z Florydy wyznał prokuratorowi, że kilka tygodni po wypuszczeniu Sama na wolność, obrońca Sama przekazał śledczym nieoficjalnie, że Little przyznał mu się do popełnienia 60 morderstw. Mówimy o 1984 roku. Mimo posiadanych informacji, Gary Rempel nie mógł skorzystać z nich z powodów prawnych. Była to wiedza, którą sam przekazał swojemu obrońcy z poprzedniego procesu, który miał za zadanie oczywiście bronić swojego klienta. W trakcie tegoż procesu, który się odbywał w San Diego, Little został oskarżony dokładnie o 2 próby morderstwa pierwszego stopnia, próbę gwałtu, podwójną napaść z zamiarem poważnego uszkodzenia ciała, zniewolenie plus kilka innych mniejszych powiązanych z tym atakiem zarzutów. Obrona sama Little utrzymywała, że to on był ofiarą zaatakowaną przez kobiety. Oskarżony tłumaczył, że działał w obronie własnej. Co prawda miał on dość nieciekawą kartotekę, natomiast jego niedoszłymi ofiarami były prostytutki. Było więc słowo przeciwko słowu. Ława przysięgłych nie była zdecydowana. Prokurator Rempel był zdeterminowany, aby wsadzić zwrodniolca za kratki, ale obawiał się, że ten znowu zostanie łagodnie potraktowany, dlatego zaoferował ugodę, na którą Samuel przystał. Samuel McDowell, bo takie nazwisko winiało na dokumencie sądowym, został skazany za podwójną napaść z zamiarem poważnego uszkodzenia ciała i zniewolenie na łącznie 4 lata pozbawienia wolności. Jeśli uważacie, że to jest niski wyrok, to uważajcie, bo w więzieniu spędził zaledwie 2,5 roku, po czym został wypuszczony za dobre sprawowanie. Opuścił więzienie w lutym 1987 roku. Po tym sam zniknął i nie było wiadomo, co się z nim dzieje, aż do 1991, kiedy dokonał kradzieży 10 paczek papierosów w Lorain w Ohio, w trakcie ucieczki potrącając jedną osobę. Został oskarżony o kradzież, za co później otrzymał 2 lata więzienia. Ponownie przykuł uwagę wymiaru sprawiedliwości w 2007 roku, kiedy aresztowano go w Los Angeles za posiadanie kokainy. Samuel przyznał się do winy, za co sąd skierował go na przymusowy program leczenia uzależnień. Little nie zjawił się w umówionym miejscu i czasie, dlatego wystosowano nakaz aresztowania mężczyzny, który, jak się okazało, rozpłynął się w powietrzu. Dopiero 5 września udało się dotrzeć do Samuela Little, który ukrywał się w przytułku dla bezdomnych w Louisville w Kentucky. Przewieziono go do Kalifornii, gdzie miał odpowiedzieć za swoje przewinienia sprzed 5 lat. Zgodnie z procedurą wprowadzono jego informacje do systemu, w tym do CODIS, Narodowej Bazy Danych DNA, i spostrzeżono, że jego próbka pasuje do śladów pozostawionych przy 2 niewyjaśnionych morderstwach z 1989 roku w Los Angeles. Zostały one popełnione w podobnej okolicy i w podobnym czasie. Ofiarami były Audrey Nelson i Guadalupe Apodaca. Podjęto decyzję, aby podrążyć troszkę dalej, wierząc, że doprowadzi ich to do kolejnej ofiary, a być może nawet ofiar, którą lub które można by powiązać z Samuelem Little. Przeczucie ich nie zawiodło. Ciało Carol Alford zostało znalezione w śmietniku w 1987 roku.
Zebrane z miejsca zbrodni ślady dopasowano do materiału samolotu. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na bardzo duże szczęście. Badania DNA w tamtym czasie nie były zbyt powszechnym standardem. Właściwie to w ogóle nie były standardem. Wprowadzono je dopiero kilka lat później. Natomiast mimo to śledczy, którzy byli przy tej sprawie, przy tych zwłokach, postanowili jako materiał dowodowy, jako część tego materiału dowodowego, zebrać odpowiednie próbki, które w późniejszym czasie doprowadziły do powiązania tych zdarzeń z mordercą. Jak za chwilę się okaże, miało to znacznie większe konsekwencje. Dzięki temu, że powiązano go z tymi trzema zabójstwami, dowiemy się znacznie więcej. Ostatecznie w styczniu 2013 roku Samuel Little został oskarżony o zabójstwo trzech kobiet w Los Angeles. W tamtym czasie, jako jeszcze tylko podejrzany, mógł zastosować ponowną strategię obrony, jaką stosował w poprzednich sprawach. To znaczy przyznać się faktycznie do kontaktu z tymi kobietami, ale nie do zabójstwa. I wydaje się, że to miało prawo się udać w przypadku jednego ciała. Natomiast przy trzech takich zbieg okoliczności był już mało prawdopodobny. Niemniej prowadząca sprawę Beth Silverman obawiała się, że i tym razem Samuelowi uda się uniknąć sprawiedliwości albo otrzyma jakiś mniejszy wyrok. Dlatego skontaktowała się z Lori Barrow, z ofiarą napastnika z 1984 roku, której udało się przeżyć atak. Poprosiła ją, aby ta zeznała ponownie przeciwko Samowi. I tutaj należy zaznaczyć, że to było dla niej bardzo trudne, to nie było łatwe, ponieważ od tego zdarzenia, mówimy tu o roku 2013, upłynęło prawie 30 lat. Lori zdążyła założyć rodzinę, a także zostać matką jednego chłopca i dziewczynki. Nikomu z bliskich nie mówiła o tym, że w młodości zajmowała się prostytucją, czy że padła ofiarą tak brutalnego ataku. Pamiętajmy, że ta kobieta się nie tylko wstydziła, ale i przez cały ten czas uważała, że w jakiś sposób sama zawiniła tej sytuacji. Zgoda na wystąpienie w sądzie oznaczała ujawnienie swojej przeszłości, z której tak naprawdę nie była dumna. Dla prokurator to było bardzo ważne, ponieważ rzeczywiście według niej wcześniej zeznania złożone przez prostytutkę mogły być potraktowane niepoważnie. To były takie czasy, gdzie oczywiście uważano, że prostytutki najczęściej są osoby, które same są powiązane w jakiś sposób z kryminalnym świadkiem. No, był to zawód, który zresztą do dziś jest traktowany bardzo mało poważnie. Jednak od tego czasu minęło wiele lat. To nie była już ta sama osoba, którą była w latach 80. Ta kobieta dorosła, założyła rodzinę, poszła na studia, zaczęła powiedzmy uczciwą pracę. Dokładnie nie wiem, czym się zajmowała pani Lori Barrow, czym się zajmuje. Natomiast wiadomo, że to już nie była prostytucja, która była i w dalszym ciągu jest w Ameryce nielegalna, z wyjątkiem kilku hrabstw w stanie Nevada. Z tego co wiem, w Nevadzie jest 21 legalnych lokali, które oferują usługi prostytutek, ale właśnie skorzystanie poza tymi hrabstwami czy poza tymi obiektami jest nielegalne w całych Stanach Zjednoczonych do dzisiejszego dnia. Ostatecznie Lori zgodziła się wystąpić w procesie. Jej bliscy wsparli kobietę i wykazali zrozumienie dla tego, kim była i przez co przeszła. Oczywiście w dalszym ciągu kosztowało ją to bardzo wiele siły i emocjonalnie bardzo to przeżyła. Natomiast faktycznie zeznała przeciwko oskarżonemu. Samuel w sądzie był arogancki. Przerywał świadkom, gdy opisywali swoje doświadczenia, wykrzykiwał, że jest niewinny. Tak jak prokurator Beth Silverman przeczuwała, Little nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Ale to nie miało większego znaczenia. 25 września 2014 roku Samuel Little, posługujący się też nazwiskiem McDowell, został uznany winnym trzech morderstw. Tym samym otrzymał trzy wyroki dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie, na przykład z powodów zdrowotnych. A zdrowie skazanego nie było zresztą, nie jest w dalszym ciągu najlepsze. Kiedy Samuel został znaleziony w przytułku dla bezdomnych, poruszał się na wózku inwalidzkim, miał problemy z sercem i cukrzycę. Choć wyrok zapadł, Samuel zachowywał się, jakby odniósł wygraną. Gdy wyprowadzono go z sali, uniósł rękę w geście zwycięstwa. Nie wiadomo wtedy było dokładnie dlaczego, ale wkrótce miało się okazać. Mimo, że mężczyzna trafił za kratki, służby w całym kraju starały się go powiązać ze sprawami ze swojego podwórka.
Tak jak wspomniałem, Samuel Little miał chore serce i cierpiał na cukrzycę. Wykorzystał ten fakt strażnik Teksasu, James Holland. W 2018 roku zaproponował, by ten przyznał się do morderstwa dokonanego na Dennis Brothers w Odessie w stanie Teksas w lutym 1994 roku, o którego zresztą podejrzewano. W zamian zaoferowano mu zamianę kary śmierci, która by mu wtedy groziła, na kolejne dożywocie, czyli tak naprawdę nie byłoby większej różnicy w jego wyroku, ale także przeniesienie do celi w Teksasie, gdzie miałby o wiele lepsze warunki. Little się zgodził. Jeszcze w tym samym roku Samuel został przeniesiony do więzienia hrabstwa Wise w stanie Teksas. 13 grudnia rozpoczęto przesłuchania prowadzone przez strażnika Teksasu Jamesa Hollanda, a także agentów FBI Christy Palazzolo i Angela Williamson. Siadając do stołu, oczekiwali, że sam opowie im szczegóły tego zabójstwa. Nie zawiedli się, ale ten zaskoczył ich dodatkowymi zeznaniami, w których sam przyznał się do kolejnych zbrodni. Widocznie warunki, jakie mu zapewnili, były naprawdę komfortowe, ponieważ przesłuchiwany czuł się naprawdę swobodnie. Otwarcie opowiadał o morderstwach, których nie powiązano dotąd z żadnym sprawcą. Podejrzewam, że początkowo trudno było uwierzyć we wszystko, co sam powiedział. Miał problem z pamięcią co do niektórych imion czy dat. Za to okoliczności zdarzeń i opis swoich ofiar podawał z dużą ilością szczegółów. Pierwsze przesłuchanie, które miało tak naprawdę nie trwać zbyt długo, bo miało dotyczyć jednej tylko sprawy, przeciągnęło się do 7,5 godziny. A do ilu ofiar przyznał się Samuel? Powiem tak, po 84 podobno przestał liczyć. Ale stwierdził, że było ich na pewno 90. Ostateczną liczbę osób, którą uważa, że zabił, podał 93 osoby w 19 stanach. Little poprosił nawet, choć też nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ale powiedzmy, że poprosił o materiały do malowania, które zresztą otrzymał. Według prowadzących te rozmowy miało to być swego rodzaju przetrenowanie jego umysłu, pamięci, tak aby pozwolić Samuelowi przypomnieć sobie pewne szczegóły. Wiecie, miał po prostu przez te malunki, tak naprawdę te malunki same w sobie nie miały nic robić, ale on w ten sposób miał jakby odświeżyć sobie pamięć. Okazało się jednak, że mężczyzna jest naprawdę utalentowany. Wspominał, że nauczył się malować podczas jednej z pierwszych wizyt w więzieniu w latach 50. czy też na początku lat 60. Wtedy też zaczął boksować. Sam o sobie opowiadał jako zawodowym pięściarzu, walczącemu o nagrody. Możliwe, że gdyby nie poszedł złą drogą, osiągnąłby sukces w sporcie, no ale wiadomo, że nie osiągnął. Malunki wykonane z pamięci osób widzianych 30, a czasem nawet więcej lat temu, były bardzo dokładne, przedstawiały wiele szczegółów. Jeśli macie możliwość nie tylko słuchać, ale i oglądać ten materiał, zwróćcie proszę uwagę na jeden z jego tworów, który przedstawia Dennis Brothers i porównajcie go ze zdjęciem kobiety. Co prawda zdjęcie pochodzi z kilkunastu lat przed atakiem, ale i tak widać całkiem spore podobieństwo. Także widzicie, do jakiego stopnia on potrafił odtworzyć z pamięci obraz swoich ofiar. Prace zrobiły tak wielkie wrażenie, że na prowadzących te przesłuchanie, że postanowiono je wykorzystać przy rozpoznaniu niezidentyfikowanych kobiet, do których to sam Little się przyznawał. I FBI udostępniło malunki Samuela, licząc, że oczywiście ktoś skojarzy którąś z postaci z obrazu i opowie, jakie było jej prawdziwe imię, może przyzna się do tego, że to była osoba z jej rodziny lub jego. Listę zarówno kobiet zidentyfikowanych, jak i Jane Doe znajdziecie w linku poniżej. To jest link do strony FBI i tam są tak naprawdę podane wszystkie informacje odnośnie tych osób. Little przyznawał się do kolejnych zabójstw, podając wystarczającą liczbę szczegółów. Przyznał się m.in. do zabicia Melindy Lepre. Tutaj była taka nawet historia z tym policjantem, śledczym, który prowadził tę sprawę. On opowiadał, że kiedy poszedł spotkać się z Samuelem, obawiał się go trochę, obawiał się nie tyle tej konfrontacji,
ponieważ pamiętacie, że on był osobą, która tam uczestniczyła w procesie przeciwko niemu i chciała go wsadzić do więzienia. Także ci panowie raczej mieli taką historię, powiedzmy, niefajną. Natomiast on się obawiał, że on po prostu go rozpozna jako tego gościa, który kiedyś go chciał wsadzić i przez to na przykład nie będzie chciał mu opowiedzieć szczegółów zbrodni, czy przyznać się do tej zbrodni. I faktycznie, kiedy ten pan śledczy wszedł, sam powiedział, że chyba kojarzy go skądś. I wtedy ten policjant właśnie nie wiedział, co zrobić, ale wszedł jeden z strażników Teksasu, który był budową podobny do tego śledczego z Pascagoula i miał wtedy mu powiedzieć, nie, wtedy gadałeś z jakimś jeszcze innym grubasem. Wszyscy się roześmiali i tym wkupił się w łaski, że tak powiem, Samuela Little. Dzięki temu właśnie wiemy, że to on stoi za śmiercią Melindy Lepre. Możliwe, że w innym przypadku by się nawet do tego nie przyznał. Powiedział, że zabrał ją w ustronne miejsce, po czym wykorzystał, a następnie udusił. Samuel, co warto wiedzieć, nigdy nie używał słowa gwałt, ponieważ nie chciał być uznawany za gwałciciela, a jedynie za zabójcę. Faktem jest, że nie zawsze też gwałcił, ponieważ sam akt duszenia powodował u niego wielkie podniecenie. Także zdarzało się, że faktycznie wykorzystał kobietę, po czym zamił. Zdarzało się, że po prostu dusił. I robił to w sposób taki, jak opisała to Lori Barrow, czyli podduszał przez jakiś czas, po czym puszczał, czekał, aż kobieta się ocknie i ponawiał atak, bawiąc się w ten sposób. A zdarzało się, że jedną ręką dusił, a w tym samym czasie drugą ręką się masturbował nad umierającą kobietą. Wiadomo też, że wszystkie jego ofiary zmarły w ten sam sposób, przez uduszenie rękoma, z wyjątkiem jednej. I jedną z nich, teraz prawdę powiedziawszy nie pamiętam imienia i nazwiska, przepraszam. Jedna z nich zmarła przez utopienie, ponieważ do ataku doszło na brzegu rzeki. Samuel Little ją faktycznie podduszał, natomiast on ją podduszał z głową pod wodą. I jak później przyznał, zostawił ją częściowo w wodzie, częściowo poza wodą, nogi poza wodą, a reszta w wodzie. I jak powiedział, mimo że ją podduszał, wydaje mu się, że ona zmarła przez utopienie. Ja tam postaram się znaleźć za chwilę materiał, w którym opowiada o tym, także możliwe, że jak to oglądacie, w tle jest film, albo za chwilę pojawi się film, w którym on opowie, której to ofierze zrobił. She was pretty, a light skin, brown, honey. Powodem jego zbrodni, jak przyzna, było wielkie podniecenie wywoływane na widok kobiecych szyi. Miało mu ono towarzyszyć już, kiedy miał 12-13 lat. Podobno długo się powstrzymywał, ale 31 stycznia 1970 roku nie wytrzymał i pierwszy raz zabił, a jego ofiarą była 33-letnia Mary Brosley w North Miami Beach na Florydzie. Miał ją zobaczyć zza szyby jakiegoś baru czy kawiarni. Obserwował przez jakiś czas, kiedy ta w końcu podrapała się w szyję, zrozumiał, że chce ją zabić. To miało być jak znak od Boga. Miała mieć też spojrzenie wskazujące na to, że i tak już w połowie jest martwa i tylko czeka, aż ktoś ją dobije. Tak to wszystko opisywał Samuel Little. Choć też czasami opisywał, że działał z polecenia diabła, ale nieraz mówił, że jest aniołem śmierci i wysłał go Bóg. Ogólnie miał napadać na dziewczyny i kobiety z marginesu, głównie prostytut. Zarzekał się, że na dziennikarkę, pielęgniarkę czy prawniczkę by nigdy nie napadł. Interesowały go kobiety, za którymi, jak Samuel sam mówił, nigdy by nie zapłakał, o których nigdy by nie szukał. Pań pełniących społecznie przydatne role nie tykał. Tak uważał. Oficjalnie dlatego, że byłoby to złe zabić kogoś takiego, kto przysługuje się społeczeństwu. Natomiast najprawdopodobniej chodziło o rachubę. Chodziło o to, aby zabijać ludzi, których faktycznie nie będzie się zbyt długo opłakiwać, za którymi się specjalnie nie będzie rozglądać. Wskazuje także na to fakt, jak porzucał ofiary. Niby się specjalnie nie trudnił, aby chować zwłoki, natomiast zawsze wybierał takie miejsca, w których ciała leżały często po kilka tygodni nawet. Zdarzało się, że je przykrywał jakimiś liśćmi albo gałązkami. Świetnym przykładem jest choćby Melinda Lepre, która faktycznie, mimo iż była na cmentarzu, czyli miejscu wydawałoby się odwiedzanym, to przez prawie miesiąc leżała tam niezauważona. I trzeba przyznać, że to jest faktycznie jeden z powodów, dla których tak długo działał i tak długo zabijał bez kary. Po prostu wiedział, kogo zabijać i kto przeciwko niemu będzie ewentualnie zeznawał. Osoby, które nie wzbudzały specjalnie zaufania w społeczeństwie, a także nie wzbudzały zaufania wymiaru sprawiedliwości. Jego ostatnim aktem, do którego się przyznał, było zabójstwo dziewczyny o imieniu Nancy w 2005 roku, którego miał dokonać w Tupelo w stanie Mississippi.
Śledczy rozpoznali ofiarę jako Nancy Carol Stevens, która we wskazanej okolicy i we wskazanym czasie została faktycznie znaleziona martwa. Co ciekawe, miał wieloletnią znajomą, można powiedzieć dziewczynę. Miała ona na imię Aurelia Jean Dorsey. Poznali się w 1972 roku. Kobieta była o 30 lat starsza od Samuela. Wspólnie podróżowali, kradli i włamywali się. Żyli głównie ze sprzedanych dóbr nabytych nielegalną drogą. Aurelia miała być pod tym względem utalentowana i to ona ich głównie utrzymywała. Podobno nawet Aurelia pomagała Samuelowi w niektórych zbrodniach, głównie przy zacieraniu śladów, ale tego akurat nie jestem pewien, nie zostało to do końca potwierdzone. Trudno jest jednak spodziewać się, że nie miała totalnie wiedzy na temat działalności Little'a, szczególnie kiedy trafił on za kratki w 1984 roku. Musiało się rozwinąć między nim naprawdę specyficzne uczucie i ciekawe jest, że kiedy wielokrotnie Samuel był łapany przez policję, aresztowany, niewiele wiadomo, czy także Aurelia była razem z nim pochwytywana. Jego wybranka zmarła w 1988 roku. Zmarła na wylew krwi do mózgu. W październiku 2019 roku FBI oficjalnie uznała Samuela Little, znanego też jak McDowell, seryjnym mordercą z największą liczbą, bo z liczbą 50 potwierdzonych ofiar. Wyprzedził on w rankingu Garego Ridgewaya, czyli zabójcę z rzeki Green, któremu udowodniono 49 morderstw. Oczywiście w dalszym ciągu James Holland rozmawia z Samem w celu identyfikacji kolejnych ofiar. Na chwilę obecną, kiedy nagrywam ten materiał, Samuelowi przypisano ponad 60 morderstw. Z każdym kolejnym zabójstwem mu udowodnionym otrzymuje kolejny wyrok dożywocia, dzięki czemu, cóż, wyrok się specjalnie nie zmienia, natomiast mamy pewność, że nigdy nie opuści on więzienia. Choć szkoda, że nie postanowił się trochę wcześniej. Tym bardziej, że tak często trafiał w ręce wymiaru sprawiedliwości. W trakcie całej swojej kariery zdarzyło się mu to aż około 100 razy. Tak jak zawsze, pozostaje wyciągnąć jednak jakąś lekcję z tej historii. I oczywiście dobrze, że dla wielu tych spraw w końcu zobaczymy, jaki jest ich koniec. Że bliscy ofiar w końcu dowiedzą się, co się stało z kobietami, które nagle zniknęły z ich życia. Ja jestem ciekaw waszych opinii. Czy słyszeliście kiedyś o Samuelu Little? Czy jest to może coś zupełnie nowego dla was? Wydaje mi się, że zdecydowanie za mało się o tym mówi, a mówić warto. Ja tymczasem dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Hej.